ogromny projekt, szeroki. Znamy się jako psy, który Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu realizuje z Fundacją Fioletowy Pies i firmą Eko S.A. Pierwszym naszym takim wspólnym krokiem było stworzenie fioletowej wystawy adopcyjnej, która gościła na opolskim rynku i tam prezentowaliśmy podopiecznych i tych psich, i tych kocich właśnie Fundacji Fioletowy Pies. Z tego co wiem, fundacja jest w rozmowach już odnośnie niektórych podopiecznych, więc uważam, że jest to sukces. Spełniona, prawda? Tak, wystawa swoje zadanie. Ona też miała właśnie informować o tym, jak wygląda proces adopcyjny i o tym, jak to działa właśnie, jeśli chodzi o taką adopcję z fundacji. Natomiast właśnie kolejnym krokiem jest wystawa w Galerii Annex, którą właśnie widzimy. I wystawa też ma charakter adopcyjny, ponieważ można zaadoptować pracę z tej wystawy. Już 8 września w niedzielę o godzinie 16 na salach głównych właśnie otwarta aukcja charytatywna, na której będzie można wykupić czy też zaadoptować prace prezentowane na wystawie. Wszystkie zebrane środki podczas aukcji trafią na rzecz Fundacji Fioletowy Pies i na ich działania pomocowe. To są głównie działania związane z opieką weterynaryjną, żeby wszystkie zwierzęta, które trafiają do fundacji, miały właśnie taką opiekę zapewnioną, tą podstawową, ale też tą specjalistyczną, jeśli tego wymaga sytuacja, jak również właśnie na domy tymczasowe. Więc tutaj ta potrzeba jest ogromna. Tak, ja mam tutaj bohatera wystawy, to jest element jednej z prac. Sam bohater nie jest na sprzedaż, natomiast można zaadoptować właśnie pracę artystyczną, która jest zdjęciem z pokazywanego tutaj filmu. Mamy tych prac 46 samych artystów, ale nie tylko artystów, bo też ich podopiecznych zwierzęcych. Mamy tutaj około 60. Więc jest to naprawdę taka duża ilość, a jakby takim pomysłem na tą wystawę było właśnie zaproszenie wszystkich znanych mi, o tutaj jest też komentarz, mniej lub bardziej właśnie osób twórczych z regionu opolskiego, które też opiekują się zwierzętami, więc to było takie jedyne kryterium, że zależało mi na tym, żeby w wystawie wzięły udział osoby, które na co dzień ze zwierzętami mieszkają, które właśnie się nimi opiekują i które znają też ten rodzaj relacji, który czasem jest nierówny, bo to są różne też opinie, czy to jest się opiekunem kota, czy to kot się opiekuje, czy jest się służącym, czy jest się właścicielem, więc tutaj różnie o tych relacjach w galerii mówimy, ale głównie ocieplamy te relacje, bo myślę, że one wszystkie właśnie mają też to podłoże takiej czułości, troski, miłości, która działa w dwie strony i prace, które tutaj dostaliśmy, często komentują te relacje, niejednokrotnie są wykonane właśnie też przy udziale zwierzęcia, czy to rzeźbiarskim udziale rzeźbienia w patyku, znajdywania jakichś obiektów, wydawania odgłosów, więc są to bardzo, bardzo różnorodne dzieła w różnych technikach. Są techniki malarskie, są użytkowe obiekty, rzeźby ceramiczne, ilustracje, fotografie i każda w tej swojej wyjściowej cenie, w której trafia na aukcję, jest naprawdę bardzo taka sympatyczna. Nie są to ceny rynkowe, to są takie ceny specjalnie pod tą aukcję zaprojektowane i myślę, że to jest wspaniała też życzliwość artystów, artystek, ale też sytuacja do tego, żeby właśnie stać się opiekunem jakiejś pracy i wspomóc właśnie fundację. Wszystkie prace można zobaczyć na żywo w Galerii Annex na Placu Teatralnym 12 albo w internecie na stronie galeriaopole.pl znajduje się katalog z wszystkimi pracami, z opisami też tych prac, małymi takimi biogramami artystów, więc zachęcamy też do zapoznawania się internetowo, no i oczywiście do udziału w aukcji.